Powiedziane jest, że figura 2 jest obrazem figury 1 w przekształceniu skalowania. To jest figura 2, to jest figura 1. Wygląda na to, że figura 2 powstała przez zmniejszenie figury 1, przez przeskalowanie. To jest mniejsza wersja figury 1. Ale nie tylko. Została też obrócona o kąt 180 stopni. Albo można potocznie powiedzieć, że została odwrócona do góry nogami. I zostaliśmy poproszeni o wskazanie boku figury 2, który odpowiada bokowi EA w figurze 1. To jest bok EA w figurze 1. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie wskazać bok figury 2, który odpowiada bokowi EA w figurze 1. Zróbmy to teraz wspólnie. Pewnie niektórzy z Was od razu intuicyjnie wskazali, o który bok chodzi. I tak jest super fajnie, ale zróbmy to teraz trochę bardziej metodycznie, tak, żeby przy okazji widać było wszystkie odpowiadające sobie pary boków, albo przy okazji, żeby było widać jeszcze pary odpowiadających sobie wierzchołków. Można na przykład tak: znajdujemy w dowolnej z figur bok, który ma jakąś bardzo wyróżniającą go cechę cechę, której na pewno nie ma żaden inny bok. Na przykład, możemy znaleźć bok najdłuższy. Wygląda na to, że w figurze pierwszej najdłuższy bok to bok BC, a w figurze drugiej najdłuższy bok to bok HL. I jeżeli tak, to bokowi BC w figurze pierwszej odpowiada bok HL w figurze drugiej. Jedziemy dalej. Obydwa kąty wewnętrzne przy tym najdłuższym boku to kąty proste. Tak przynajmniej wyglądają. W pierwszej figurze również z obydwu stron. I przy tych dwóch kątach prostych, kolejne boki, licząc od boku najdłuższego w każdej z figur, czyli ten bok i ten bok, mają zdecydowanie różne długości. Krótszy z nich, czyli ten bok BA, odpowiada krótszemu z tych dwóch w drugiej figurze, czyli bokowi LK. Idąc w tym samym kierunku, w figurze pierwszej, w tym samym, czyli Bok najdłuższy, czyli CB, potem krótszy z dwóch do niego przyległych, czyli BA, i potem kolejny natrafiamy na bok, który nas interesuje, czyli bok AE. I taką samą wędrówkę odbędziemy w figurze drugiej. Najdłuższy, krótszy z dwóch do niego przyległych i kolejny, czyli KJ. Bok figury 2, który odpowiada bokowi EA w figurze 1, to bok KJ. Albo odwrotnie, bok JK alfabetycznie. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć też odpowiadające sobie wierzchołki w obydwu figurach, to możemy teraz skorzystać z tego, że wiemy już, które boki odpowiadają którym. Jeżeli bok BA odpowiada bokowi LK i bok BC odpowiada bokowi LH, to wierzchołek będący wspólnym końcem tych boków, czyli wierzchołek B w figurze pierwszej, Odpowiada wspólnemu końcowi odpowiednich boków w figurze drugiej, czyli B odpowiada wierzchołkowi L. I w podobny sposób możemy znajdować kolejne odpowiadające sobie wierzchołki. Na pytanie już odpowiedzieliśmy, ale najważniejsze jest, żeby znaleźć boki albo wierzchołki w obydwu figurach, które mają te same cechy w stosunku do własnego otoczenia. Na przykład, który bok jest najdłuższy w każdej z figur, które kąty mają te same miary. Na przykład, które są kątami prostymi, i tak dalej. Czasami wystarczy spojrzeć na figury, i od razu widać, o co chodzi. Gdybyśmy na przykład obrócili figurę pierwszą, na przykład tak, to od razu widać, które boki odpowiadają którym, bo odpowiadające sobie boki są równoległe. To zdecydowanie upraszcza sprawę.